Trójkąt równoramienny ABC o podstawie AB wpisano okrąg o promieniu 5. Odległość wierzchołka C od punktu styczności S okręgu z ramieniem BC jest równa 12. Wysokość CD tego trójkąta ma długość. Zobaczmy, co wynika z treści zadania. Wiemy, że okrąg ma promień długości 5, to zaznaczmy sobie środek okręgu i długość promienia to jest 5, czyli tutaj mamy 5 jednostek. Tak samo tutaj będziemy mieli 5 jednostek i tutaj też do tego miejsca będzie 5 jednostek. Może tę piątkę tutaj na razie zmarszmy. Musimy wiedzieć, że promień pada do punktu styczności pod kątem prostym, czyli zaznaczamy kąt prosty w tym miejscu. I wiemy, że odległość wierzchołka C od punktu styczności S jest równa 12, czyli tutaj mamy 12. Naszym zadaniem jest policzyć wysokość CD tego trójkąta, czyli musimy policzyć długość odcinka C, dajmy na to O, dodać OD. OD mamy długość, to jest 5, bo to jest promień okręgu wpisanego, natomiast teraz musimy policzyć odległość CO. Jak tego dokonać? Tutaj powstał trójkąt prostokątny, czyli trójkąt OSC jest trójkątem prostokątnym. Zaznaczmy sobie odcinek OC jako X i liczymy X z Pitagorasa, czyli 5 do kwadratu dodać 12 do kwadratu daje nam X do kwadratu. 25 dodać 144 to jest X kwadrat, czyli X kwadrat to jest 169. Czyli nasz x to jest pierwiastek ze 169, czyli 13 lub minus 13, no ale długość boku nie może być ujemna, dlatego minus 13 odrzucamy. Czyli w miejsce x wpisujemy sobie 13, a zatem długość odcinka CD to jest 13 dodać 5, czyli 18, odpowiedź D.